Witam Was tutaj, cześć, Tomasz Znosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 scenariusze Alpejskie Wioski. Nazwaliśmy to sobie Alpejskie Zacisze. Ja trochę sobie głośno sobie włączyłem dźwięk. Przestawiamy. I tak, jesteśmy na pauzie. Tak, wiem, że Zeta wstrzymała. Gdyż nasze miasto ma trochę problemów. Co najważniejsze, jesteśmy też trochę problem pieniężnym. Ale tak, najpierw zobaczmy nasze kamienie. Warunki zwycięstwa, 111 tysięcy mamy. Potrzebujemy 160 tydzień już jest. Okej. Okay. Dobra. I niedługo kolejny kawałek ziemi będziemy mogli. I stacja uzupełnienia wody, krypto, krematorium. Okej, okay, dosyć ważne budynki. I dopiero później statki, czyli do statków tutaj nie dobijemy. W sumie do nich nie ma sensu dobijać. Jedyne co to będzie, można puścić tutaj pociągi, ale pozostańmy na razie. Chyba nie będzie sensu budować tutaj żadnych tych nowych budynków. Mamy metro i to wszystko. Natomiast póki co, w dzisiejszym odcinku to głównie musimy powalczyć z tą falą zgonów, którą tu mamy. Gdyż, po pierwsze, ja w budżecie trochę pokręciłem. I trzeba na pewno to wziąć na 100%. Bo dzięki temu, że to jest na sam dół zjechane, to nasze na przykład cmentarze gorzej działają i takie tam. Więc to nie jest w naszym interesie. Dawaj, czekaj. Dwie osoby wjeździsz, a ogólnie 24. Kiepsko. Wniosłem też trochę budżet na tramwaje. Chyba. Czekajcie. Tak, na tramwaje. Na dzień i noc. Na metro możemy podnieść do 110 na dzień i noc, bo to się akurat sprawdza. No i to tyle, bo autobusów też raczej sądzę, że nie powinniśmy przy tym nic kręcić. Dobrze. Czy coś tu jeszcze jest tak? Mamy też problem ze śmieciami. Tu jest kolejny problem z zgonami. Możemy jeszcze jeden tutaj cmentarz postawić, bo ci nie mają rzeczywiście. Ale to już więcej nie będziemy stawiać tych cmentarzy. Jest ich wystarczająco. Kolejny problem to jest policja. Co do policji akurat jest problem. Bo policja jest tu, tu, tu i tu. Tylko trochę jej jest. Ale ci też chcieliby mieć. Dobra, 12 tysięcy to nie jest dużo. O, tu właśnie kupiliśmy kawałek ziemi. O, świetnie. To może dzisiaj coś jakąś tutaj wybudujemy. Czekajcie, tutaj chyba z tego co pamiętam to nie ma żadnych jako takich złóż. Jest trochę zieleni. Okej. Okay. Ale tak poza tym to bardziej w tą ropę jest sens iść. No tak. To było do przewidzenia, bardziej ropa. Dobrze, tutaj widzę, że na razie nie ma problemów z tym naszym zjazdem, bo tu trochę pokręciliśmy z tymi zjazdami. Tutaj powoli, powoli się budują. Tak, bo tu na razie im daliśmy. Tu nadal bardzo fajnie się zaczęli budować. Z fajnego można im trochę tą drogę przedłużyć. Ten autobus. Ja tu trochę pokręciłem, zaraz wam pokażę. Po odcinku. Jakby coś nie marudźcie, jeżeli się pojawiły już nazwy dla dzielnic. Przypominam, że ja cały czas to nagrywam na zapas. I nie wiem, jak często będą się te odcinki pojawiać. Mhm. I tu jeszcze taki jeden przystanek może się przydać, już nie mówiąc o tym, że tutaj. Chociaż nie da, tutaj to sobie pojeździcie najwyżej, niech będziecie mieć. Tu dałem im wysypisko śmieci i cmentarz na dole, tu trochę musiałem wyrównać teren. A tak poza tym to jest tak jak było. Tutaj nawet się ma na nagromadzenie odpadów. Zobaczymy jak jest tutaj. 117 osób. Taksówki nie są używane, okej. Okay. A dlaczego? Dobrze, bazę taksówek możemy jedną postawić. Nie, ci mają. Ci mogą nie mieć, no nie. O tym nie stawiałem, bo wiedziałem, że to nie ma sensu. I ci już nie mają w ogóle prądu. To już jest większy problem. To akurat trzeba podłączyć. Dobrze, może się nawet nie skapnęli. Albo mają własne zasilanie, czy coś nie. No, mniejsza z tym. Tu jest ta droga.
Jest, dobramy duże miasto, to dało nam też pieniądze. Dużo pieniędzy, 70 tysięcy. Ja sobie póki co ulepszę tą drogę. Normalnie bym tu zrobił autostradę lub jakąś, jeszcze nie wiadomo co to. Na przykład to, ale nie będziemy nic takiego szli. Dobry, tym policję postawmy. Macie policję. I macie na śmieci. To postawmy wam tutaj gdzieś, tutaj trochę bardziej na uboczu. Coś takiego za 30 tysięcy. Dobrze, natomiast co trzeba byłoby postawić, to pociągi gdzieś tu. Bo pociągi by się nam przydały. Mimo wszystko. A na pociągi to jest idealne miejsce tutaj. Ile kosztuje stacja? 45 tysięcy. To nie jest aż tak tragicznie. Mhm. Dobrze, na pewno trzeba by ten park przestawić. To akurat możemy przestawić tutaj. Tu będzie. Nie, tu jest jeszcze gorzej. Dobra, zostawmy to już w tym miejscu. Park, parkuś, no to bym. Poza granicami. Na razie tutaj go przesuniemy. Tutaj z prądem stoicie? Dobrze, stoicie. To można wyburzyć. Tak? Tak, ok. I zobaczmy, co możemy zrobić z tą stacją. Bo tak, funduszy. No dobra, to wiem akurat, ale my za chwilę będziemy mieli. Mam już 45 tysięcy, więc. Zadawiamy dziewiątkę. 9 tysięcy, więc z tym nie jest akurat źle. Dobrze, mamy naszą pierwszą stację, którą od razu sobie wyłączamy. póki możemy. Park. Byśmy sobie tu wrócili z nim, ale to chyba się nie uda. No nie, nie uda nam się. I teraz musimy wymyśleć, jak ten pociąg puścić sensownie wiadomo gdzie. Na drugi koniec. Tu może by nawet pasował ten pociąg, ale tu już mają tą stację meta. Zaraz zobaczymy, gdzie ona jest. I stacja meta według mnie to im kompletnie wystarczy. Dobrze, jakiś handel tu widziałem, że się chciał budować. Ogólnie w naszym mieście, to damy im tutaj miejsce. Bo tu chcieliśmy sobie trochę to rozwinąć. Nawet ci ma do nas śmieci. A ci akurat mają blisko. Czekaj, może też... Ta na śmieci też jest obniżony budżet. I na dzień, i na noc. Dobrze, jak przejdzie ta fala zgonów, to trochę tych będzie można powyburzyć tych budynków. Mieszkańcy chorują. No ciekawe. Przez ten hałas? Na to, to akurat nie będę. No, takie, takie pogrywki to ja nie będę odpowiadać. No. Dobrze. Tak, nad tym, tą wioską to zbytnio nie pracowaliśmy. Nad tą również. Tą trochę rozwinęliśmy. Tą sobie stworzyliśmy, a zapomnieliśmy o niej. Tą najbardziej rozwinęliśmy. Ale ci tutaj mają tę... to. Liczba świetlna jak 10. Może być więcej. Tu mamy ten nasz przemysł leśny. Ci cały czas ma dudę na to, że jest mało klientów. Żeby było dużo klientów, musiałbym jakiś budynek im charakterystyczny postawić. Nawet stadion by mi się już spodobał. No to stadion by dało też trochę pieniędzy, ale na stadion nas nie stać w tym mieście. Kompletnie na to nas nie stać. To nie możemy w to iść. Tym policja brakuje. Policji tutaj to wam nie dam akurat. Co jak co. Ale jesteście w takim miejscu, że tutaj ta policja wam się zbytnio nie przyda. Dobrze, tu sobie pociągnijmy jeszcze trochę tej drogi. Bo tam jeszcze jest trochę ropy. Tu źle, tu niedobrze. A, tu jest dobrze. Okej, czy tu jest ten kawałek wału? Nie, tutaj nie ma tego wału. Okej, dobrze. Bo już myślałem, że jest cały czas ten fragment wału, który sobie na chwilę zbudowaliśmy, ale jednak był zły teren dla niego. A tu sobie przesuńmy. I tu się budujcie. Okej, zobaczmy jak tutaj stoimy z... Tak, tu jest trochę tej ropy. Może nie do końca tutaj. Ale tutaj jest. Tu się trochę ciągnie nawet. No dobra, to zaraz zobaczymy. Tu ci brakuje wody, dlaczego? Już masz wodę. Nie ma do zimy.
Teraz musimy zarobić. Też jeden kredyt spłaciłem, tego mieliśmy tak trochę mniej pieniędzy. Wy tutaj nie mam żadnego pojęcia, na co ma, życie ma rodzić. Zobaczmy, jak tam. Cel. Mamy już 130 tysięcy i 167 tydzień. Nie pamiętam, ile mieliśmy na początku. Da, 130 trzeba zapamiętać. Zobaczymy, ile będzie na koniec. Wybaczcie mi za dzisiejsze moje kasłania, ale to jest trochę męczące. Będzie dobrze, jak będziecie oglądać odcinki, a mnie już tu nie będzie. Dalej, tu mamy zjazdy, wszystko ładnie poukładane, a z tramwajów korzysta 4 osoby. Z tego, 0. Kolejna linia, 0. Autobus, też 0. Zielony, 26 osób. Nie, masakra normalnie. 2 osoby. Z metra najbardziej korzystają ludzie. I te komunikaty, które są błędnie pokazywane, to też jest piękne. Jak będziesz tak bardziej dziennie, to się zastanowimy nad tym, jak zbudować sobie tutaj trasę. Tą kolejową, ale na razie jest noc i nie mam zbyt na to pomysłów. Co to za fragment? W fragmencie, który mnie irytuje. Dobra, tutaj sobie jeszcze dodajmy. I tu widzę, że się pobudowało. Tu jeszcze może się pobudować, ok. No, tu będzie ciężki ten pociąg. Będzie musiał jechać trochę gudą. Ej, wy, słuchajcie, ja wam tu postawiłem policję, tak? No to co? Nie widzę problemu. Co, na policję też jest obniżony pewnie budżet. I to bardzo. Dobrze, podnieśmy tu. Może już zaczynamy zarabiać mniej. A to nie powinno tak wyglądać. Co jest ze strażą pożarną? Ci nie mają. Straż pożarna też jest trochę wybiórcza. No ma co jak co, ale tym się straż pożarna przyda, bo tutaj to akurat jest duży obszar, gdzie coś powinno być. Dobrze, ludzie chcą się budować. W sumie by się przydała nowa jakaś dzielnica. Może gdzieś tutaj w lesie? Okej, skąd on coś ma ludzi? Tak, żywności, okej, czyli standardowa akcja. W sumie ze Stanów to my nie korzystamy tutaj w ogóle. Bo tylko teraz były jakaś nasze katastrofy się pojawiły, tak? Czekajcie, może zaraz się okaże, że w ogóle mamy wyłączone wszędzie katastrofy. Dynamiczną pogodę możemy włączyć. Nie, automatyczne katastrofy są, okej. To nie w tym problem. Dobra, tu sobie zrobimy drogą gruntową. I tu nie będziemy tworzyć dużych dróg nawet. No ma, będą duże drogi te, na których będą się przemieszczać autobusy. Dobrze. I stąd sobie trzeba pociągnąć jakąś tą drogę. 12 tysięcy. Okej. O Boże. Widzę, że tutaj jest ciekawa droga. Bardzo ciekawa droga. Tak, ja teraz mi jeszcze powiem, że tu robisz tunel. I będę zły. Oj, nie. No tu jest trochę z górki, rzeczywiście, racja. Jak ja bym wolał tak. Będziemy marudzić, tak? No tak myślałem. Tak myślałem, że zrobi mi tutaj ten tunel. Ajajajaj. Dobra, i tutaj zjazdy.
Czyli stąd tu, tu i stąd tu, dół i tu. Strasznie dużo tych pieniędzy tracimy. Okej, tu jest dobrze. I jeszcze stąd tu. No i wjazd by się przydał. Dobra, mamy wjazd. Tu też jest wjazd. Dobrze, czyli droga jeszcze jest dobrze poprowadzona. Teraz wystarczy zapełnić te dwa kwadraty ludźmi. Oni raczej wątpię, żeby się teraz zaczęli budować, bo tu nic nie ma. Od drogi głównej. Czy 3000 za samo podłączenie wody. To jest dużo. I to mi się nie podoba. Co będzie z prądem? No z prądem będzie tak samo. A nawet więcej. Dużo więcej. Dobrze, pociągniemy sobie tutaj. Okej, udało się podłączyć. I tutaj wejdziesz, dobrze. Macie nawet prąd, postawmy wam jakiś park na zachętę. Gromadzenie odpadów, cicho. No, to jest drogie. Ten kolosem będziemy tylko stawiać tutaj, bo na nic innego nas nie stać. I autobus będzie tam jechać. Kolejny autobusik. Jedziesz sobie tutaj przystanek. Tutaj. Na razie będzie tutaj przystanek i tutaj do wyjazdu. No i wracasz później. O, jak ładnie. Swoją drogą, ile taki schron będzie? To będzie kosztować. No tak, teraz to ma nic zużycie. A ten schron, sam schron ile zużywa? Trochę żre. Dobrze, zaczęliśmy trochę więcej zarabiać. Chyba wyszliśmy już z tak. Z tego magicznego. Z tych problemów. No bo to nie zużywa dużo ten cmentarz, więc możemy go sobie zostawić. Co jest z wodą? Wody nam zaczyna brakować. Okej. Okay. Sobie postawmy kolejną tutaj stację poboru wody. I wylewu wody. Z tym, że możemy postawić to. I co? Mogę wyburzyć teraz to. No właśnie. Tak jak myślałem. To tak nie działa. I co? Teraz będzie lepiej? Zaraz zobaczymy. Bo teraz to jesteśmy w ogóle na zarze. Muszę aż się napić. O, jest dobrze. No bo już myślałem, że dwa budynki im nie wystarczą. Nie będziemy teraz produkować tyle tych ścieków. Czemu nie macie prądu? Aż ty. Postawmy im tu bazę taksówek i będą zadowoleni. Macie prąd. Tak? Tak? Tak, dobrze. Okej, tu było trochę ewakuacji ludzi. Ale tak poza tym jest dobrze. Co mamy z kolejnego kamienia milowego? Tu jest 140 tysięcy i chyba 15 tygodni już właśnie przylecieliśmy. No ładnie. Możemy nowy kawałek ziemi kupić teraz. Okej. Okay. Później będzie trzecia pożyczka, to się może przydać. Dobrze. Tak. Tutaj nam się przemysł chce dalej rozwijać. Ja nie mam nic przeciwko. Czekajcie, zobaczmy sobie na mapce. Tak, gdzieś dotąd i tu będzie już koniec naszego przemysłu tutejszego. Dalej nie będziemy brnąć, bo ropa się kończy. Zobaczmy, tutaj jest jeszcze dzielnica. Jest jeszcze dzielnica. Co jest z wodą? Woda też jest dostarczona. Nawet widzę, że możemy wejść i to sobie wyburzyć. I będzie dobrze. Dobrze, to wy możecie się tu spokojnie budować. Tym tu by się przydały parę biurek. Tak, żeby się coś tu jeszcze działo. Okej, dobrze. I na razie to tyle.
i pokombinujmy trochę z tym pociągiem. Bo postawiliśmy tę stację i szczerze powiedziawszy, jeszcze dzisiaj nic nie robiliśmy, bo z tego co pamiętam, to budowanie pod ziemią jest kosztowne, bardzo kosztowne. Dlatego będziemy sobie próbowali ten pociąg jakoś wyciągnąć na powierzchni. Bo wtedy aż tak bardzo koszty nie są straszne. Chociaż nie wiem, czy to się mi uda tutaj. No póki co idzie dobrze. A najgorsze. Dobra, tutaj trzeba puścić to górą trochę. Bo tam było. Okej. Wiem, że jest nowy kawałek ziemi. O Boże. No ten pociąg może nam trochę. Dobrze, i gdzieś tak dotąd. Nie, dobra, czekajcie, zobaczmy jak to wygląda. Tu jest taki trochę. Ale koniec końców nie jest aż tak źle. Dobrze. Zobaczmy, czy ktokolwiek korzysta z naszej nowej linii autobusowej. Inaczej, czy te. O Boże, co tu się dzieje? Jakieś korasy. Wiem, jak możemy trochę to rozładować. Puszczając te tramwaje inną drogą. Wystarczy, że sobie puścimy tu do góry. Wystarczy. To wyburzymy. To wyburzymy i to sobie tu podłączymy. Czekaj, zobaczmy, tu chyba przystanki się dozwolą do was. Tak, ten przystanek może być tu. A tak, poza tym tu nie było żadnych innych. Tak? Okej, ty tu jeszcze powinieneś mieć przystanek. A tak, poza tym nie ma problemu. Dobrze. Świetnie. Więc tu sobie ulepszymy tą drogę na zwykłą. Tu też. Z tym, że tą ścieżkę mi tutaj zejście rozwaliło, a zejście tutaj było potrzebne. Co? Dlaczego? Okej, dobra. Tak jest już dobrze. I tu widzę, że jest jakiś problem z tym wjazdem, dlatego my sobie go ulepszymy na taką trochę większą drogę. I teraz powinno to troszkę lepiej działać. Zresztą ten przemysł, który mieliśmy też zlikwidować. Więc to. Albo czekajcie, nie. My tu jeszcze coś lepszego zbudujemy. Są dobre na to sposoby. Raz. Okej, trochę krzywo wyszło. No, teraz już będzie cały czas krzywo wychodzić. Proszę bardzo, tak wjeżdżajcie. I teraz powinniście ten cały syf tutaj omijać. O, no, no. Dobra, teraz idzie dobrze. W sumie na pełni szczęścia można to ulepszyć na autostradę. A tutaj te sklepiki ulepszmy sobie. Tu miało być. I co z pociągami? Powinniśmy wziąć kredyt na pociągi. Dobra, weźmy sobie tą pożyczkę, ale to i tak nie zmienia faktu, że brakuje nam do 45 tysięcy cały czas niezmiernie. Tu jeszcze coś z ropą jest. Ale już to trudno. My tu sobie gdzieś postawimy ten dworzec. Tu się porobiły światła, ale dobra. Tu na razie mogą być te światła. Tak, to jest nasza zyskownia. Tu pieniądze się produkują. Pieniądze. Okej. Okay. Jak tam nasza ta wioska tam gdzieś daleko, ta nowa? Możecie wymyślić nazwę dla niej? W sumie nawet nie zrobimy tu im dzielnicę, mogłoby się przydać. Trochę większą. Tu będziemy sobie należeć ludzi wszystkich. Patrz, Żoliborz. O, nawet mi się podoba. No, całkiem ładnie. Droga gruntowa, tego na razie nie będziemy zmieniać. I jest jakiś autobus. 15 osób, dobrze. No i może tu zostanie nawet przy autobusie, ewentualnie pociągi pociągniemy do nich. Bo nie mam zamiaru tutaj im dużo dawać. Dobrze. Ja sądzę, że tu bym gdzieś wcisnął to.
Najlepiej to gdzieś tu do środka, to wiem akurat. O, tutaj by jakoś fajnie weszło. Nawet prąd im podciągnęło, dobra. Ja mam 10 tysięcy na wykorzystanie, żeby jakoś puścić to teraz tu górą, tak? Tak. To tu może sobie... Okej, trzeba to jeszcze wyżej puścić, bo tu widzę, że jest trochę załamanie drogowe. Tak. O. Dobra. Nie, tutaj już możesz... Czekaj, ty tu już w dół jedziesz. Bo tu chodziło... W sensie, że tak. Okej, dobra, to było dziwne. Dobra, no i stąd... Możemy puścić to dołem, pod spodem. Przecież wiem, że się da. O, da się. Dobrze. Jest nawet blisko tramwajów, przejście dla pieszych już nie mówiąc. Dobrze, włączmy ten dworzec tam. A, zadowoleni. I puszczamy naszą pierwszą linię pociągową. Jej, 26 minut odcinka, no macie, i zaraz będziemy kończyć. Idzie stąd, tu i z powrotem. Teraz zobaczymy jakiś pierwszy pociąg. Okej, nie ta stacja. Jest, pierwszy pociąg jedzie. Linia kolejowa 1. I jedziemy sobie. Jest się. My jedziemy. Ale fajnie, o. No to jest pociąg gucki. Zastanawiam się, zastanawiam, czy kiedyś jakąś zobaczyć tą mapkę, bo ta mapka sama z siebie jest fajna do budowy miasta. Ona jest taka do góry, do dołu, a jedzie w drugą stronę, czy proszę. No fajnie, no dobrze, no to mamy już pociągi w naszym mieście. Czego nie byłem pewien, bo pociągi są same z siebie trochę drogie. A tam się coś fajczy. Więc to nie było pewne, że tutaj się pojawiły. Ponieważ mamy trochę jeszcze pieniędzy, to zaraz tu postawimy im straż porządną. A właściwie to od razu. Tutaj. Powinno im się spodobać. Dobrze. Nie, tych czujek nie stawiamy, bo nie ma po co. Czy my tu dzisiaj coś jeszcze możemy zrobić? Tak, możemy rozbudować trochę tę dzielnicę. Bo widzę, że chcą się rozbudowywać ludzie. A my chcemy ludzi tutaj. Więc nie widzę nic przeciwko, abyście tutaj dalej wchodzili. Duże budynki. My też chcemy, żebyście byli duzi. I zobaczmy sobie, co jest z autobusem. Autobus sobie przeciągniemy trochę tutaj. Tutaj i dzięki temu ten przystanek będzie teraz tutaj. Tak, jakbyśmy jakiś autobus opali, ale coś ich nie widzę. O, jest, jedzie. Przejechał mi. 11 osób jedzie. Ogólnie korzysta z zaoszczędzonych przejazdów samochodem. Ej, to mi się nie podoba akurat. Jest też nie wolno jedzie. Dobra. Nieważne, że tak wolno jedzie, to już tramwaj szybciej jeździ. Tu mi się coś zaczęło wyburzać. Wow, mamy kolejny kamień milowy. Ojejku, ile my dzisiaj wbijamy? Zobaczmy, jak tutaj jest. 150 tysięcy. My jesteśmy... Jeszcze 100 tysięcy. Ale pociągi nam teraz trochę będą zużywać. I zobaczmy na ciebie. Jak ty nam to zużyłaś? Poczekaj, mamy jeszcze chwilę. Nie tutaj. Musimy wejść sobie do ekonomii. Jest nowy kredyt. Dobrze. Przychody. Nie pokazuje nam poszczególnie zużywane pociągi. Szkoda. Aby się przydało.
tutaj są tylko przychody pokazane, a ile jest na pociągi zużywamy. No to trudno. No, bo z samych pociągów teraz raczej wątpię, żebyśmy cokolwiek zadabiali. Okej, tu im postawimy pierwsze, co to spadnie. To się im przyda. I się zastanawiam, czy skoro to będzie nasza nowa dzielnica, tak, postawmy im tutaj to. Tak. Postawimy im tutaj jeszcze dzisiaj dworzec pociągowy. I oni sobie będą mogli po prostu jeździć do miasta. Nie będziemy im tu dzięki temu budować metra, tylko coś takiego. Tu są biura, widzę. Ale trudno. Dobra. I teraz weź człowieku, wybuduj za te 5000. Dobra. I teraz tak. Cały koszt będzie kosztować nas około 10 tysięcy. Dobra, musimy chwilę poczekać. Czemu ci brakuje wody? Bo ci jej nie dostarczyłem? No, nie. Skąd taki pomysł? Dobrze, wy powinniście mieć autobus, przesuniemy, damy ci ten przystanek, ten tutaj, pod dworcem. Bo tutaj to, tu będzie więcej ludzi, wiesz, łowisz. Szkoda, że nie mamy połączeń zewnętrznych, bo na tym byśmy mogli trochę zarobić. Ale do połączeń zewnętrznych to byśmy musieli kupić trochę nowych kawałków, a nie na tym tu polega. Dobrze, jedzie tutaj sobie i tutaj. Tak, to w linii prostej będziemy puszczać. Raczej. Gdzieś dotąd. I tu się zastanawiam, tu trzeba wpuścić chyba w podziemie. Bo gudom też nie mam zbytnio pomysłów, jak puścić. Ale nawet na samo wpuszczenie w dół nas nie stać. Okej, dobra. Zaraz się zastanowimy, jak to zrobić. Mhm. 32 minuta odcinka. A ten myśli. Ja mam widzę. Jak mnie nie stać? Stać mnie przecież. No i właśnie o tym mówiłem. Teraz to już się zaczyna. Dobrze. Gdzie są pożyczki? A, my zużyliśmy to. Na 200 tysięcy mi się nie chce trochę brać pieniędzy. Więc czekajcie, może sobie przyspieszmy trochę czas. A nie da się tego jakoś górą puścić. Chyba jednak to będę wolał jakoś górą puścić. Czekajcie, zwolnimy sobie czas. Może nie aż tak. Puśćmy sobie tutaj. Tu górą. O, przejechało, okej. Myślałem, że się to nie uda tutaj. I teraz stąd jakoś to spróbujemy postawić. Spróbujemy, dobrze powiedziane. Widzę, że nie chcę coś zbytnio. Ale tutaj stąd akurat trzeba jakoś zrobić zakręt. Najwyżej możemy zrobić tu, do góry. O! No to żeśmy wymyślili zakręt dookoła, żeby objechał to wszystko i dopiero dojechał. Dobra. Stąd jedziesz tu. Przejeżdżasz nad tym. Przejeżdżasz nad tym. Nad tym. I to sobie wyburzymy. Czy coś tu jeszcze więcej było? O, jeszcze będzie zwrot. Świetnie. Dobra, stąd i teraz weź to znajdź. Gdzie tu są te tory? O, tutaj są. Dobra, mamy podłączenie. Prąd rozwaliliśmy. Myślę, że tak zastanawiam się, że jak to jest możliwe, że tego prądu tutaj nie rozwaliliśmy. Ci marudzą. Tutaj bez prądu to będzie trochę kiepsko. Dobra, dajmy im tutaj trochę kawałków, żeby się mogli pobudować. Co i jak. Wiedzieli. I stąd tu trzeba to wyciszyć trochę, to tu będą biura,
nam popyt znacznie podskoczył. Tu biura, tu biura. I tutaj spokojnie nasze mieszkania. Bez wody. Bez wody, bez wody. Jak to z wodą by myślał, żeby im dać wodę. Dobrze. Jeszcze autobus by się nie przydał podciągnąć. Tu. I ten przystanek przestawimy sobie tutaj. Albo dobra, bez przesady, tutaj. Tutaj, tutaj i tutaj przejście, przejście dla pieszych. Do stacji. Jest, czekaj, nie ma przejścia. Też nie ma przejścia. Co jest? Coś się nie chce zrobić te przejście, bo zawsze nam wchodziło, a teraz nie chce. Okej, dobra, nieważne. My mieliśmy to skończyć. Tu włączamy stację i przeciągamy sobie pociągi, aby jechały dalej. Czyli bierzemy stąd i jak to nie masz? A, tak, czekajcie, musimy wyburzyć. To się pewnie nie spodoba im, no dokładnie. Tą linię. Jedziesz sobie stąd. Tutaj. Później jedziesz tu. Oczywiście powinni zadowolić. Później wracasz tu. I jedziesz tutaj. I teraz powinny się powoli zacząć pojawiać pociągi. Dobrze, zróbmy sobie ostatni pociąg. Tu będzie fajna nitka. Tu już widzę. Tu już ile ludzi. Czekajcie. Ile jeździ? Na razie mało. 75% zaoszczędzonych przejazdów samochodem. Ale czekaj, dajcie złapać. Na razie są dwa O, było. Dobra. I jedziemy sobie. Jedziemy. O, i stąd jest piękny widok na nasze miasto. Dobrze. Coś podskakuje. Ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się podobało, zostawcie w górę. Jeśli nie subskrybujecie, no to zasubskrybujcie, kliknijcie ten dziwny dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnego materiału z mojego kanału. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Tutaj ta pętelka dziwna, czekaj, ją to trochę zwalniać będzie. No na pewno, ale dobrze, że się udało tegoś podłączyć. Cześć! I już ludzie czekają, co tam ma być?